planeta pędzi przez kosmiczną otchłań. Zmieniając orbitę, sunie jak rozpędzona bilardowa kula szukająca celu, w który mogłaby uderzyć. Tylko że ta kula jest wielkości Marsa i porusza się z prędkością 15 tysięcy km na godzinę. Bum! Ostatecznie zderza się z inną planetą. Temu ciału niebieskiemu nadano nazwę Theia, a planeta, z którą się zderzyła, to Ziemia. Siła uderzenia wyzwoliła 100 milionów razy więcej energii niż uderzenie asteroidy odpowiedzialne za wyginięcie dinozaurów. Planetarna kolizja wyrzuciła w przestrzeń tony materiału skalnego. Tylko jedna z planet uszła z tego spotkania z życiem. Theia rozpadła się i została połknięta przez młodą, formującą się Ziemię. Ale skalne odłamki nie przepadły gdzieś w kosmicznej pustce. Wydarzyło się coś o wiele ważniejszego. Skoncentrowały się w formie kosmicznej chmury, na którą podziałała siła grawitacji, kompresując materiał skalny. W ten sposób powstał Księżyc. Przynajmniej tak mówi jedna z teorii. W momencie kolizji układ słoneczny dopiero się formował. To potężne w skutkach zderzenie prawdopodobnie w ogóle nie miałoby miejsca, gdyby nowo powstały Jowisz nie zepchnął Thei z jej orbity wprost na bolesne spotkanie z Ziemią. Nasza młoda planeta wytrzymała ten cios. Czas mijał. Ziemia ewoluowała. Po 4,5 miliarda lat jej powierzchnia będzie nie do poznania. Człowiekowi trudno jest ogarnąć taki bezmiar czasu. Wciśnijmy więc wszystkie te wydarzenia w jedną dobę. Jeśli założymy, że o północy Ziemia uformowała się z gazu i pyłu, który pozostał po powstaniu Słońca, przez następne 4 godziny jest pozbawioną życia planetą. Rozgrzana do czerwoności, pokryta lawą, jest nieustannie bombardowana przez asteroidy i, jak już wiadomo, uderza w nią nawet inna planeta. A mimo to, życie i tak znajduje sposób. I tak pojawiają się pierwsze komórki. Na zegarze 4 rano. O 14:08 widzimy formowanie się pierwszych organizmów jednokomórkowych. Dopiero o 20:20 pojawiają się pierwsze formy roślinności morskiej. 20 minut później, co to takiego? Meduzy. Po nich ryby, gady i owady. O 22:30 rosną lasy. Między 22:56 a 23:40 ziemią rządzą dinozaury. Owszem, wielkie jaszczury chodziły po naszej planecie niecałą godzinę. Na minutę przed ich wyginięciem o 23:39 pojawiają się pierwsze ssaki. O 23:58 zjawiają się ludzie. To znaczy, że w kosmicznej skali gościmy na naszej planecie zaledwie 1 minutę i 17 sekund. A teraz pytanie, które od dawna nurtuje naukowców. Dlaczego życie na Ziemi nie dobiegło nigdy końca? W zasadzie było sporo okazji, żeby tak się stało. Dlaczego nasza planeta nie poszła w ślady Wenus czy Marsa? One też miały kiedyś własną atmosferę i oceany. Dziś to wymarłe pustynie. Nie zaprzątaj sobie głowy skomplikowanymi naukowymi wariantami i teoriami na temat budowy wszechświata. Wygląda na to, że nasz mały zielony raj i wszyscy jego mieszkańcy mają po prostu niewiarygodnie dużo szczęścia. Profesor Toby Tyrell z Uniwersytetu w Southampton wykorzystał programy komputerowe i symulacje klimatyczne, aby rozwikłać tajemnice naszej planety i zrozumieć, dlaczego ani uderzenia asteroid, ani epoki lodowcowe nie zamieniły Ziemi w pozbawione życia pustkowie. Do eksperymentu zespół badawczy wykorzystał nie 10, 100 czy 1000, a 100 tysięcy modeli wirtualnych planet podobnych do Ziemi. I każdy z nich został poddany 100 symulacjom. Naukowcy wystawili wirtualne modele na działanie przeróżnych zjawisk. Deszcze asteroid, epoki lodowcowe, erupcje gigantycznych superwulkanów, po których niebo tonęło w ciemnościach, a promienie Słońca nie miały szans dotrzeć do powierzchni planety. Zaledwie 9% z nich, czyli 8700, wyszło bez szwanku raz na 100 symulacji. Z tej grupy 4,5 tysiąca planet pozostało zamieszkanych 10 razy. Tylko na jednej ze 100 tysięcy planet życie przetrwało każdą ze 100 symulacji. Jeśli życie jest wygraną na loterii, to Ziemi wybitnie się poszczęściło. W 2009 roku został wystrzelony jedyny w swoim rodzaju kosmiczny teleskop Keplera. Zadanie? Przeszukać konkretny kawałek nocnego nieba, bagatela 150 tysięcy gwiazd, w poszukiwaniu skalnych planet podobnych do Ziemi. W ciągu 9 lat teleskopowi udało się spenetrować ponad 500 tysięcy gwiazd.
trakcie wszystkich tych obserwacji trwających prawie dekadę, Kepler odkrył 2600 planet podobnych do Ziemi. Najdziwniejsze jednak, że większość z nich nie należy do rodzaju, jaki można spotkać w naszym Układzie Słonecznym. Jeśli chodzi o gabaryty, można umieścić je gdzieś pomiędzy wielkością Ziemi a Neptuna. Ale wracając na naszą Ziemię, jeśli oddalisz się dostatecznie od miasta i spojrzysz w niebo, zobaczysz prawdziwy ocean gwiazd. Oczywiście, jeśli masz szczęście i noc jest pogodna. Gołym okiem da się dostrzec maksymalnie 2500 jasnych punktów na niebie. Tymczasem w Drodze Mlecznej znajduje się co najmniej 100 miliardów gwiazd, a niektóre szacunki mówią nawet o 400 miliardach. Skąd ta gigantyczna rozpiętość? No cóż, liczenie gwiazd nie jest najłatwiejszym zadaniem. Naukowcy rzecz jasna nie numerują każdej z nich z osobna. 1, 2, 3 i tak dalej. Wiecie, ile zajęłoby policzenie do 1 miliarda? Ponad 100 lat. A teraz pomnóżcie to przez 400. Zamiast tego analizują relatywnie małe skrawki przestrzeni i używają skomplikowanych formuł, aby szacować łączną liczbę gwiazd. Możecie sami przeprowadzić podobny eksperyment. Wyobraźcie sobie wiadro wypełnione kawałkami skał, piaskiem, ziemią i innymi materiałami. Zadanie? Określić, ile skał znajduje się w tej mieszance. Będziemy liczyć tylko te kamienie, które są widoczne z góry. Oszacujemy z grubsza ich objętość i wagę oraz to, jaki procent całości jest dla nas widoczny, a po pewnych obliczeniach da się otrzymać określoną liczbę. Czy będzie dokładna? Nie. Dlaczego? Ponieważ nie mamy pewności, czy odłamki we wiadrze są rozłożone równomiernie. Albo czy wszystkie są mniej więcej tej samej wielkości. Otóż na dnie mogą być znacznie mniejsze lub większe niż skały z naszej próbki. Mogą mieć zupełnie inną wagę i objętość. To wiadro to nasza Droga Mleczna, a kamienie, które liczymy, to gwiazdy. Jaki z tego wniosek? Naukowcy nie mogą być pewni, ile gwiazd jest naprawdę. Może 100 miliardów, a może 4 razy więcej. Spośród nich 4 miliardy są podobne do naszego Słońca. Jeśli chodzi o naszą galaktykę, szacuje się, że jakieś 300 milionów planet może przypominać Ziemię. Choć znowu, ponieważ są to jedynie szacunki, inne dane mówią o 5 miliardach i więcej. Tak czy inaczej, spory potencjał nieruchomości do wyboru. A to tylko jedna Droga Mleczna. Tymczasem nasza galaktyka to jedna z 200 miliardów galaktyk w znanym nam wszechświecie. I znów, najnowsze badania przebijają tę liczbę dziesięciokrotnie, mówiąc o bilionach galaktyk. Przy czym zbadaliśmy raptem niecałe 10% przestrzeni kosmicznej. Natomiast szacunki co do łącznej ilości gwiazd we wszechświecie wspominają o jednym kwadrylionie. To jeden z 24 zerami. I znów, to tylko założenia i szacunki, czego nie da się powiedzieć na pewno. Jak dotąd tylko jedna rzecz jest pewna. Nasza planeta to jedyne znane nam we wszechświecie miejsce, gdzie istnieje życie. I to pomimo, że w toku historii zdarzyło się wiele rzeczy, które mogły to potencjalnie zmienić. W ciągu ostatnich 540 milionów lat 20-krotnie doszło do masowego wymierania. Ostatnie takie zdarzenie miało miejsce 66 milionów lat temu. Tak, mowa o wymieraniu, które usunęło z powierzchni Ziemi dinozaury, jak również 75% wszelkich form życia, żeby być precyzyjnym. Obiekt o średnicy 11 km roztrzaskał się o naszą planetę. Poruszał się z prędkością 120 razy większą niż najszybszy współczesny samochód. Na gigantycznym obszarze wokół miejsca uderzenia wszystko stanęło w ogniu. Potężne fale tsunami przetoczyły się przez oceany. Miliardy ton pyłu i siarki wzbiły się w powietrze, blokując ciepło promieni słonecznych przed dotarciem do powierzchni Ziemi. Na planecie zapanowało globalne ochłodzenie. Wcześniej, bo nieco ponad 200 milionów lat temu, doszło do mniej rozsławionego przypadku masowego wymierania, w wyniku którego z powierzchni Ziemi zniknęła połowa żywych organizmów. Winę ponoszą najprawdopodobniej wulkany lub uderzenie asteroidy. Inna teoria podaje, że za kolejną epoką lodowcową stały ruchy płyt tektonicznych. W tamtym okresie na Ziemi rządziły ogromne krokodyle. W wyniku epoki lodowcowej zniknęły, a na arenę dziejów wkroczyli nowi bohaterowie – dinozaury. Ale to nie są najbardziej ekstremalne doświadczenia, jakie przeszła nasza planeta. Wymieranie permskie, które miało miejsce 250 milionów lat temu, zmiotło z powierzchni Ziemi 80% życia w wodach i 70% lądowych zwierząt i roślin. Wszystko zniknęło. W tamtym czasie wulkany na Syberii wypluły potężne masy lawy, a skutki tego zdarzenia odczuła cała planeta.
Około 445 milionów lat temu na Ziemi dominującą formą życia były morskie bezkręgowce. Istniał tylko jeden kontynent – Gondwana. Rośliny natomiast dopiero zaczynały rozrastać się na lądzie. Ale wydarzyło się coś, co wyeliminowało 75-85% wszystkich żywych organizmów. Może znów epoka lodowcowa, może wzrost temperatury, a może coś jeszcze bardziej spektakularnego. Niektórzy uważają, że mogła to być eksplozja ogromnej gwiazdy w odległości 6000 lat świetlnych od Ziemi. W jej wyniku doszło do wystrzelenia potężnych promieni gamma, które przeszyły kosmiczną przestrzeń. A biedna, bezbronna Ziemia znalazła się na ich drodze. Błyskawicznie doszło do spalenia warstwy ozonowej. Tak, to dość zasadnicza kwestia chroniąca nas przed promieniowaniem słonecznym. Wygląda jednak na to, że życie, które szczęśliwie tu powstało, mimo wszystkich dramatów i katastrof, jakoś zawsze znajduje sposób, by ostatecznie przetrwać.